Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj, jak co sobotę, polecam Wam jakąś książkę. Dzisiaj wyjątkowo będzie to album, bo album jest bardzo wyjątkowy, szczególny. Jest to jeden, jedyny album, jaki mamy jako baptyści w Polsce. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jest to album, który powstał z okazji 150-lecia baptyzmu na ziemiach polskich. Jest to album, przyznam się nieskromnie, pod moją redakcją, z 2008 roku. W 2008 roku mieliśmy rocznicę pierwszego chrztu, chrztu w Adamowie w 1858 roku, kiedy grupa kolonistów niemieckich na ziemiach polskich pod wpływem działalności Wilhelma Weista, który był misjonarzem, przyjęła chrzest i powstał w ten sposób pierwszy zbór na ziemiach polskich. Tak to się rozumie. Oczywiście można dyskutować, dlatego że na dzisiejszych ziemiach polskich pierwsze zbory baptystyczne powstały wcześniej. Powstały w 1846 roku w Elblągu i we Wrocławiu. O ile dobrze pamiętam, to są dwa najstarsze zbory w Polsce. Natomiast oczywiste jest, o tym należy pamiętać, że w tamtych czasach ani Elbing, ani Breslau zbyt dużo z Polską wspólnego nie miały. A więc jeśli myślimy w kategoriach rzeczywiście baptyzmu na ziemiach polskich, podkreślam, jeszcze nie z żywiołem polskim, bo tenże właśnie chrzest w Adamowie to byli osadnicy niemieccy na ziemiach polskich, ale już na ziemiach polskich etnicznie, no to właśnie, no to taki klucz się gdzieś tam właśnie w naszej historiografii baptystycznej polskiej przyjmuje. Oczywiście można dyskutować, no bo to zawsze jest pytanie, które kryterium jakby jest najważniejsze. No jakąś datę trzeba przyjąć i zazwyczaj właśnie w tej naszej historii przyjmujemy tą datę pierwszego chrztu, 1858 rok Adamowo. Jest to książka dla mnie osobiście ważna, bo to była chyba pierwsza książka, którą ja rzeczywiście musiałem zrobić samemu. Pamiętam, że było to wielkie wyzwanie, byłem wtedy pastorem drugim w Toruniu, musiałem zorganizować zdjęcia, musiałem zorganizować jakiś porządek tego. Pamiętam, że ówczesny przewodniczący Rady Kościoła, brat Gustaw Cieślar, po prostu dał mi wolną rękę, powiedział zrób album. No i zrobiłem, jak umiałem, tak zrobiłem. Generalnie album jest podzielony na takie trzy części. Najpierw są przedmowy, potem zarys historii baptyzmu w Polsce, który napisał brat Seweryn, o ile dobrze pamiętam, ale na pewno dobrze pamiętam, chyba, tak mi się wydaje, że to brat Seweryn napisał, tak, oczywiście. Potem mamy takie trzy podziały. Pierwszy podział to są sylwetki takich postaci różnych, generalnie wybierałem różnych, niektórych takich bardzo zasłużonych baptystów, a niektórych, którzy są zasłużeni, ale nie przeszli jakoś super może do historii, bo na przykład mamy tutaj, na przykład mamy taka rodzina, która ukrywała Żydów. O właśnie, Braterstwo Wiśniewscy umarli na tyfus w czasie okupacji, zarazili się pomagając dzieciom żydowskim. No i no jakby nie przeszli jako wielcy jacyś aktywiści baptystyczni, ale byli wielkimi ludźmi i gdzieś tutaj się pojawiają. Także pierwsza właśnie jakby część to są sylwetki ludzi, po prostu ludzi różnych, którzy gdzieś tam byli ważni dla naszego kościoła, mniej lub ważni lub bardziej. Potem druga część to jest życie zboru, czyli jakby podglądanie życia zboru na przestrzeni tych 150 lat. Oczywiście w praktyce to nie jest 150 lat, bo najwcześniejsze zdjęcia, jakie mamy, to są początek lata 20. Dodam, że w środku jest też takie, no mi się podobało i taka była koncepcja generalnie też, że trochę to wygląda jak taki stary album ze starymi zdjęciami, zwróćcie uwagę, czyli takie czarne właśnie tło i na tym czarnym tle takie zdjęcia trochę właśnie zamazane gdzieś tam po bokach. Jakbyście wzięli taki stary album, nie wiem, czy pamiętacie takie stare albumy z jakimiś starymi zdjęciami sprzed 20-30 lat, kiedy właśnie tam to były albumy na znaczki, ale się tam wsadzało zdjęcia i generalnie tak to wyglądało. Więc taka jest też konwencja tego albumu. Mi się bardzo podoba. Myślę, że ma pewien klimat, właśnie taki klimat historyczny.
A ostatecznie po zborze, czyli po tych zdjęciach zborowych różnych, słuchajcie, chciałem też powiedzieć, że tu jest kilka błędów. To była moja pierwsza książka, jeszcze byłem mało wciągniętym baptystą, czasami tam ktoś mi zwraca uwagę i dodam bardzo życzliwie. Wszystkim bardzo dziękuję za tą życzliwość, że no tu co prawda nie jest Bielsk, ale jest powiedzmy coś tam Hajnówka albo coś w tym stylu. Albo nie ten brat, albo drugi brat. Ale generalnie szukałem takich ciekawych zdjęć, symbolicznych trochę. Nie zawsze mi to wychodziło, ale trochę myślę, że mi wyszło mimo wszystko. I ostatnia część tego właśnie, czyli zaczynam od jednostek, potem zbory, a na samym końcu właśnie o trochę opowieści o kościele, czyli o różnych zjazdach, o różnych wydarzeniach, o tym, co właśnie, jak te wszystkie konferencje kaznodziejskie wyglądały, jakieś zjazdy kobiet, praca Rady Naczelnej Kościoła, wizyta statku Logos w 1970 roku, ewangelizacja Billy'ego Grahama w 1978, Radio Monte Carlo i audycje po polsku. Seminarium baptystyczne w Ruszlikonie, gdzie się uczyli nasi pastorzy, wyjeżdżając na zachód, jakieś pierwsze ordynacje, jakiś, proszę bardzo, początek Słowa Prawdy, drukarnia Kompasu z lat 90., albo zespół Syloe z lat 90. Niektórzy może znają, a może niektórzy nie znają. Początek, właśnie można powiedzieć, różnych naszych chrześcijańskich zespołów muzycznych. Pierwszy rok seminarium w Radości i w ogóle początek Radości. Potem trochę literatury wydawnictwa Słowo Prawdy. I gdzieś to wszystko jeszcze zakończone wydrukowanym Nowym Przymierzem z 2007 roku, Nowy Testament. Polecam. Można kupić tanio u nas w wydawnictwie. Jedyny taki album, jak na razie, w naszej historii. Myślę, że fajny. Panie Boże, dziękujemy Ci za historię. Dziękujemy Ci, że możemy tą historię poznawać. Dziękuję Ci, Boże, za to, że ona jest. Dziękuję Ci, że działałeś, że jesteś Bogiem wiernym z pokolenia w pokolenie, że możemy tego doświadczać. Dziękuję za te pokolenia przede mną, za to, Panie, że patrzę wstecz i nabieram radości i otuchy. Tak jak ich prowadziłeś, tak i mnie poprowadzisz. I kolejne pokolenia, Boże, bądź uwielbiony w tym wszystkim. Dziękuję Ci za te świadectwa, zdjęć i materiałów, które właśnie o tej Twojej wierności przypominają. Bądź, Panie, za to uwielbiony. Z Bogiem. I do zobaczenia.